Po raz 25 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem Fundacja Jurka Owsiaka zbierała fundusze na sprzęt medyczny wykorzystywany w leczeniu dzieci i seniorów. Nasze miasto również przyłączyło się do akcji. Zaczęło się w Parku Śląskim, gdzie odbył się trzeci bieg z sercem. W tym roku mamy 350 osób zapisanych, plus niewiadomą liczbę osób, która dopiero do nas dołączy. Z tego co widzę, jest naprawdę nas dużo więcej niż w zeszłym roku. Przede wszystkim pogoda przyciągnęła. Wielka pomoc dla dzieci. Po prostu chcę uczestniczyć razem z innymi w tej bardzo, według mnie, szczytnej inicjatywie. Batman i Superman dzisiaj też biega. No bo to są super bohaterowie, więc pomagamy innym. 25 lat już Jurek pomaga i udaje mu się kupować sprzęt, zbierać pieniądze dla chorych dzieciaków i dla starszych osób. No my 24 raz dopiero bierzemy udział w orkiestrze. Najprzyjemniejsza jest satysfakcja z tego, że się przebiegło i urocze zmęczenie i po prostu jest super. No i czujemy się zdrowsi. Najodpowiedniejszy sposób, żeby wspierać orkiestrę. Aktywnie i pożytecznie. Chwilę później do biegu ruszyli miłośnicy Nordic Walking. Lubię chodzić z kijami, bardzo dobrze działa dla zdrowia, ale dzisiaj jest bardzo fajny dzień. Dzień, gdzie wszyscy pomagamy. Pomagamy dzieciom, pomagamy starszym. Jesteśmy razem z Jurkiem. Dzisiaj znowu idziemy dla małych dzieci i dla nas. Ja dla siebie również idę. Dla seniorów. To brak słów na określenie tego, co on robi. To jest nieprawdopodobna rzecz. Cóż za uderzenie! Tymczasem na lodowisku miejskim przy Centrum Handlowym AKS odbył się rewanż za zeszłoroczny mecz pomiędzy żeńską drużyną hokeja Kojotki Janów a drużyną Sercem złożonej z chorzowskich urzędników. 3 lata z rzędu bodajże byliśmy organizatorem finałów wojewódzkich. Zaczęliśmy od tego, że Owsiak raz u nas startował w Chorzowie i to była pierwsza impreza, którą taką dużą organizowaliśmy. Później przez lata finały wojewódzkie, a teraz stwierdziliśmy, że skoro nie organizujemy dużych imprez estradowych, bo organizują je miasta ościenne, no to my jednak co roku będziemy podkreślać, że Chorzów wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. My jesteśmy Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu, więc na sportowo. Sądząc po ilości siniaków, to te dwa treningi to za mało. Dopiero dzisiaj się nie przewracamy, także mamy 2 czy 3 zawodników, którzy liznęli tego sportu wcześniej, niektórzy nawet na bardzo wysokim poziomie. Nie spodziewaliśmy się, że dotrzymamy kroku tak znakomitym zawodniczkom, jak te, które dzisiaj przyjechały do Chorzowa, żeby się z nami bawić. No przede wszystkim, jak widzieliśmy, było dużo dobrej zabawy. Myślę, że nasza drużyna bardzo się stara, wszyscy są strasznie zażarci i chcemy wygrać, tak jak w zeszłym roku, żeby nie przynieść sobie wstydu. Myślę, że jest na tyle fantastyczna atmosfera, że naprawdę gramy sobie na luzie i przede wszystkim czerpiemy z tego radość. Już w ubiegłym roku była to fajna zabawa. W tym roku również dziewczyny, kojotki dostosowały się do formuły tej zabawy, czyli no, grały na luzie. Dlaczego pan wspiera Wielką Orkiestrę? No, chyba dlatego, tego samego powodu jak parę milionów Polaków. Należy, jest to dobry pomysł. Najciekawsze jest to, że na koniec nie było już wiadomo, jaki jest wynik, bo działy się też takie rzeczy. Bramkarz odjeżdża, trzymajcie bramkarza! Kocham Zombę, jest super rewelacja! Wieczorem w Starochorzowskim Domu Kultury spora grupa zapaleńców zatańczyła Zumbę. Tańcząc można pomagać, można się wspaniale bawić. Sprawia to ogromną radość, także naprawdę warto. Jest to jedna wielka przyjemność. Po prostu poprawa humoru i naładowanie akumulatorów na cały tydzień. Po całym dniu woźpa, czuję zmęczenie, ale takie pozytywne. Mnóstwo endorfin i nawet nie czuję, że spalam. Czuję się bardzo lekka, fantastycznie, a jeszcze jak mam świadomość, że mogę pomagać w ten sposób, jest to naprawdę fantastyczne uczucie. Najważniejsza była jednak zbiórka pieniędzy. W obu chorzowskich sztabach pracowało 190 wolontariuszy. Mamy już doświadczenie, więc szybko nam to idzie. Zajmuje nam to około 2 godzin, ale faktycznie jest to ciężka praca. Minimum to jest takie 300 zł w puszce. Jedna z uczennic przyniosła około 2000, także to jest chyba taka największa kwota, jaką przez te lata udało nam się uzyskać. W sztabie w Zespole Szkół Technicznych nr 1 zebrano ponad 48 tysięcy złotych, a w sztabie zorganizowanym w gimnazjum nr 8 ponad 19 tysięcy.
Trochę też już nazbierało się. No tak, też są dużo papierków, bo ludzie też zbierają, wrzucają papierkami, więc nie jest ciężka, ale na pewno jest duża kwota. Każdy może być w jakiejś takiej sytuacji, że korzystamy z tego, że na co są te pieniądze przeznaczone. My najczęściej chodzimy tam, gdzie jest dużo ludzi, ale też chodzimy w małych takich ulicach i tak dalej. Ludzie też naprawdę nie ma takiego czegoś, że ludzie nie wrzucają. Zawsze się znajdzie człowiek, który wrzuci. Lubię pomagać i twierdzę, że to jest bardzo słuszna organizacja. Dla mnie to po prostu chęć pomocy, a to, że są ferie, niedziela, mi to nie przeszkadza i tak mam dużo czasu. Fajne jest to, że ludzie do mnie podchodzą, trochę rozmawiają, pytają się, jak to jest, no ale że mogę pomóc też między innymi. Duże brawa! Bardzo prosimy! To wszystko w ramach 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.